Witajcie, z tej strony Starkey, oto Graveyard Keeper. No i co tutaj więcej powiedzieć, gramy dalej. Niektórzy mogą się zastanawiać, czemu nie Gothic czy coś, ale spostrzegawszy zauważyli, że prawdopodobnie, prawdopodobnie będzie live z Gothica, no bo internety się trochę ustabilizowały, więc po prostu na razie wypada z odcinków. No i jak też widać, trochę kościół zmodernizowałem, mamy kadzielnicę, chyba tak to się nazywało? No, na kadzidła i lepsze konfesjonały. Po prostu mocno sobie posiedziałem, kiedy nie było, no, odcinków. Więc teraz tylko to zarzucimy i zobaczymy, jak to będzie. 41, wiecie co? Bo mamy też rzeczywiście już złotą modlitwę. Wymaga na jakości, proszę, 50. Więc będziemy spore ryzyko robić. Ale jeśli się uda, to zaraz można powiedzieć, że będziemy mieli prawdopodobnie trupy nie z tej ziemi, więc robimy sporo ryzyka, jak mówiłem. I oczywiście słowa takie same, a pielgrzymów znacznie więcej. Także zobaczymy, czy się uda. W sumie mamy 80, chyba 2% na to, że się uda. Sporo wiary, nawet jak na brak bonusów. Uwaga, uwaga, czy moje 82% zadziała? Udało się. I przez prawdziwą godzinę mam teraz jakiś bonus związany z trupkami. No dobra, czyli prawdopodobnie teraz trzeba wykorzystać osła do pełnego potencjału i zająć się właśnie, jak to się nazywało, no, ogarniem trupków. 12 wiary, no proszę. Oj, co jest? No, nie wiem, czy jest to spowodowane tak szczerze tym, że mam teraz niezłe zarobki, nawet jak na taką modlitwę. Właśnie jest to spowodowane też tym cmentarzem, innymi rzeczami, czy czym? Patrzaj, on coś robi. Już za arcydzieło. Okej. Okay. Nie wiem nawet, co się dzieje. Doprawdy wspaniałe rzemiosło. Wasza świętobliwość. Ach, to ty. Tylko się rozglądałem. Wiesz, niektóre z tych posągów wyglądają zupełnie nieźle. Możesz zrobić też posąg przedstawiający mnie? Nagrobny? Umierasz, wasza świętobliwość? Nie, jestem zdrów jak koń. Miałby tylko pomóc mi w szerzeniu mojej aury świętości. Och, chwila, mam doskonały pomysł. Potrzebuję 3 posągów, jednego do mojego gabinetu. Ten niech będzie trochę większy, niech wygląda jakbym myślał nad czymś ważnym. Drugi pójdzie do stołówki dla ubogich. Ten niech wygląda jakbym się o coś troszczył, ale również myślał nad czymś ważnym. Spróbuję. A trzeci umieścimy tutaj, przed kościołem. Ten niech wygląda jakbym był naprawdę fajowy i wszystkich mile witał. To niezwykle ważne zadanie. Umieść je na pierwszym miejscu swojej listy zadań. Bez tych posągów nie będziemy mogli, nie możemy zamienić tej bazyliki w katedrę. Wykonaj 3 marmurowe posągi złotej jakości. No to mamy chyba główny cel. Bo jak widać, trochę też poogarniałem, jak widzicie tutaj, różnych technologii. Ale niestety, jeśli musimy to zrobić, to jak nic znowu trzeba zainwestować w budownictwo i proszę. Potrzebujemy 100 punktów niebieskich, czyli... Ojejuśku, nie, 20 nagrobków. Się ogarnie, ale no niestety, nie chciałbym się tego robić, gdybym nie musiał. Jednak zanim to musimy chyba przygotować tak szczerze, gdzie to jest. Chłodzący stół. Chłodzony stół. Chociaż jeden taki przygotujemy. Dobra, więc tak. 12, 12, 5. Przyniesiemy tutaj, przy okazji nosząc wszystkie marchewki. I pora wykorzystać moc, którą dała nam modlitwa. Żeby żeby mieć jak najwięcej trupów porządnych, bo w sumie one są naszą jedyną nadzieją na zombiaki, które będą sprawowały swoje zadania w odpowiednio prędki sposób. Swoją drogą, jest teraz jeszcze bardziej istotne, ze względu na to, co zobaczycie lada za chwilkę. Czyli lada moment, tak inaczej mówiąc. Dobra, gwoździe mamy, zaawansowanych części mamy. Teraz tylko czy mamy opół? Oczywiście, że nie mamy. Więc 2 porcje opołu. I trzeba się śpieszyć, zanim trupy znikną. Trzeba w sumie bonus do trupów, chociaż godzina to długo, długo, więc w sumie powinno wystarczyć. No. A to i nasz powód, dlaczego trzeba mieć teraz bardzo szybkie i wydajne zombiaki. Mamy zautomatyzowaną hodowlę złotych dyń, co przekłada się nieźle na tworzenie kartonów tych całych,
widzicie, mamy tego trochę, więc zaraz będę musiał i tak to wysłać. Ale na obecny moment bierzemy sobie 50 marchewek i wciskamy. Wciskamy, póki jeszcze jest okazja, bo wiecie. Trupy. A teraz mniejsza z tym. Po prostu idziemy zająć się tym wszystkim i miejmy nadzieję, że modlitwa okazała się opłacalna. No, poza tym, że tak czy jak mam już lepsze wyniki. Więc dobra, 50 marchewek. Nie wiem, na ile to starczy, chociaż tak na logikę to na 10 ciał. I teraz chłodzony stół. Trochę sporo miejsca zajmuje. I czy by się zmieścił w... Nie. Niestety nie. Tak więc chłodzony stół będzie w tym miejscu stał. Tylko trzeba oczywiście go postawić, bo jakby inaczej. I... Można tu trzy trupy mieć. Dobra. W zapasie tyle trupów powinno wystarczyć na obecny moment. Tak więc, jeśli to jest załatwione, to... Zobaczmy, czy starczy mi materiałów na skrzynię ze złotą dynią. Oczywiście, że starczy. Więc, no niestety obecnie muszę sam to produkować, ale proszę. Nie jest to zbyt... męczące. I teraz najgorszy punkt. Czyli... Mam odpowiednią ilość? 20 to będzie potrzebne. Nie no, chyba 40 kamieni tylko, więc powinno się udać. No i niestety. Jak trzeba niebieskich punktów, to innego wyjścia nie widzę. Taki urok tej gry. Chociaż nie będę ukrywał, mam już tego dosyć momentalnie. W sumie nie wiem, czy mam wystarczająco wiary, żeby sok z zombiaka przygotować. Chociaż w sumie nie sok z zombiaka, co właśnie samego w sobie zombiaka, więc... Możliwe, że będziemy mieli spore problemy z tymi trupkami. Ale gdybym miał tak naprawdę jakieś tam, nie wiem, zastrzyki odnawiające czy coś, to by się udało raczej ogarnąć to mimo wszelkich przeciwności i problemów. A, i właśnie, zapomniałem jeszcze wspomnieć. To, co widzieliście, to jeszcze nie wszystko. Jeszcze mamy pszczoły załatwione, jeśli się nie mylę. A teraz pozwólcie, że tylko jeszcze poszukam jednej rzeczy, czy już mam to dostępne, czy nie. A, oczywiście, że nie. Nie mamy zastrzyku konserwującego ani odnawiającego. Mhm. No niestety. Dobra. Tak więc będziemy musieli naprawdę postarać się szybko zarządzać trupkami. Co nie będzie łatwe, patrząc na to, ile mamy wiary, bo możemy jednego tylko stworzyć. Też w sumie nawet, jeśli nie będzie można tworzyć, to zawsze można pogrzebać na cmentarzu, wiecie. Jakość cmentarza też ważna rzecz. Mam już to coś niby, ale potrzeba i tak 200. Nie mówcie mi, że znowu zabrakło. Nie dziwne, nie mam ze sobą buraków, które brałem po to, żeby żyć, kiedy będzie taka sytuacja. Okej, dobra. Zniszczymy 15 tego, bo w sumie to nie problem. 50 buraków i tak nie mam co z nimi zrobić, to żryj Bob. I dobra, lecimy dalej. Wiem, że dla niektórych może to być nudne takie tworzenie tych nagrobków, no ale jest to konieczne, jeśli mamy ogarnąć zlecenie naszego pięknego biskupa. Tutaj potrzeba więcej. Bo w sumie mamy teraz już na ten, jak to się nazywało. W sumie mamy na sam w sobie sposób wydobywania, ale... A nie, dobra, zombiaki nie potrzebują już tych całych, no... Nie potrzebują niebieskich, więc... Dobra, dobra. I teraz zobaczmy, co potrzeba do tych całych rzeźbionych marmurów. Wygrodzony blok marmuru i jeszcze złote dłuto i inżyniera. Dobra, zanim to zrobimy, to niestety sporo czasu pewnie minie. Ale dobra, wygrodzony marmur potrzebuje zwykły marmur i dłuto. Aha, ten już stalowy dłuto będę musiał robić. Dobra, zostawiamy to, ten bałagan cały. I przydałoby się trochę. Chociaż wiecie co, nawet nie tyle co zostawiam bałagan, zniszczę te ogrodzenia, bo mam ich pod dostatkiem, a tak to tylko wadzą. Rozumiecie, no nie chcę teraz mi się tego przerabiać, a kamienia mamy aż za dużo przez tego zombiaka, więc... No kamień naprawdę już nie trzeba będzie się chyba nigdy martwić. Widzę, że jeszcze mam trochę zagracone w skrzyni na... narzędzia. Dobra, starczy tego. Reszta już tu niech leży. Tylko zniszczę kolejne, które wpadły mi do kieszeni. Nie, nie. Nie wolno. Dobra, złom odkładamy.
Tego jednego też odłożymy, patyki odkładamy, to też. W sumie tak, tak, tak. Jeszcze oleje trzeba odłożyć z powrotem do gliny, jeśli się nie mylę. Chyba tutaj właśnie trzymałem. I póki nie ma osioła, to lecimy szybko odwiedzić właśnie nasze pszczoły. Jak na razie nie ma ich za dużo, tylko dwa ule. Ale no wiecie, na początek to i tak dobrze. Powinno wystarczyć na jakiś czas. Aż do momentu, kiedy będziemy mogli produkować wystarczająco dużo świec, żeby samemu się tym wszystkim zajmować i... A, czyli te też będą gryzły. Ja myślałem, że chociaż te będą milsze. Chociaż są zdecydowanie lepsze, bo patrzcie, za każdym razem dostajemy wosk pszczeli. No to trzeba jeszcze 7 pszczół i będziemy mieli kolejnego ula. No, a jak widzicie, z finansami niestety nie jest za dobrze. Mogłoby być znacznie lepiej. To teraz zobaczmy przy okazji, co jest potrzebne do technologii inżynierskich. To nie tutaj, w kowalstwie. Kolejne 100 punktów. No cóż, ta gra chyba chce mnie zabić. Wykończyć. Spowodować, żebym zrezygnował, ale spokojnie, ja się tak łatwo nie dam. Dobra. W takim wypadku chyba najlepiej będzie pomedytować do momentu, w którym osioł przywiezie nam już trupa. Będziemy mieli trupa, wtedy szybko tworzymy kolejnego zombiaka. Porównam go oczywiście do tego, który teraz pracuje przy dyniach i wstawię lepszego do dyń, gorszego zaniosę do transportu drewna. A potem trzeba będzie jeszcze ogarnąć kopalnię marmuru. O, jest trup, jest trup, jest trup. Biegnij Bob, biegnij Bob. Teraz pytanie, czy jeden, czy nagle zaczął zwozić więcej. Mam nadzieję, że jeden. Dobra, jest jeden. Bierej. No, powiem szczerze, tak trochę 2 na 10 ten trup, ale... Niech już będzie. Niech już będzie, w sumie. Potrzebujemy czegokolwiek. Więc bierzemy co? Ja w sumie najgorsze. Potrzebujemy krwi. Do miliona różnych rzeczy. A w sumie... No. Teraz jest też do... soków z zombiaka, więc... Dobra, na początek niech będzie, że spróbuję zająć się zombiakami później tam na spokojnie. Będę brał jakieś trupy i dawał krew specjalnie dla wąsza. Teraz tylko najgorsze pytanie, czy mamy wszystko? Mamy wszystko. Więc... Czekaj... Zwłok... Dobra, nie wiem, co chciałem powiedzieć, ale... No, czekajcie, zwłoki, chwilkę jeszcze, zaraz dostaniecie nowe życie. I miejmy nadzieję, że to życie... pozagrobowe wasze nie zostanie przez was zmarnowane i będziecie grzecznie służyć jako nowy podopieczny naszego, no, grabarza Boba. Mhm. I w sumie teraz najlepsza rzecz, zombiaki się nie psują, więc można już spokojnie zarządzać wszystkim, jak się chce, kiedy się chce. I w sumie nie wiem, jakie, nie pamiętam, jakie statystyki miał ten zombiak. I nie da się tego sprawdzić chyba. Więc powiedzmy, że zobacz... A, podmieniłem, dobra. Ty idziesz tutaj. A, tamten kolega niech wraca do swojej... do roboty przy drewnie w sumie. Miejmy nadzieję, że nie zepsułem tego. Dobrze. Nietoperze powinny już zniknąć, więc problemów nie będzie. Teraz tylko trzeba jak najwięcej skrzyń dla kupca przygotować. W sumie to jest ostatnia nadzieja na to, żeby zarobić coś porządnie. Przynajmniej do momentu, w którym nie ruszymy tego wątku jeszcze dalej i w ogóle, ale... No. Chyba mamy podobne statystyki, więc niepotrzebnie się martwiłem. I swoją drogą, jak tu już jesteśmy, to zobaczmy, co jest potrzebne do kopalni marmurowej. I czy w sumie marmur jest... Wybaczcie to. Na osobnych... paletach niż zwykły kamień, czy na tych samych? Jeśli tych samych, to będzie trzeba wszystkie bloki kamienne przerobić i ewentualnie mówić hola hola, przystopuj z tym na razie. Więc uwaga, czy jest jakiś składzik marmuru? Oczywiście, że nie. I kamieniołomy marmuru wymagają tego samego, co kamieniołomy kamienia.
Nie patrząc ile mam kamienia, ile potrzeba innych rzeczy, to ten zombiak na razie przejdzie jeszcze przy okazji do żelaza. W sumie jego potrzebujemy dużo bardziej niż takich sobie byle jakich kamieni, których mamy już w moim odczuciu aż za dużo. Także idziemy. Idziemy i miejmy nadzieję, że uda się załatwić to, co planowałem. Chociaż nie wiem, czy to będzie łatwe, bo już ponad połowa odcinka za nami. Dobra. W takim też wypadku... Trzeba czekać na kolejne trupy. Chociaż tym razem będą one albo na pogrzeb, albo... na czaszki i krew. Która będzie tylko i wyłącznie dla wąsza. Bo zapasów nie ma co robić na soki zombie, kiedy nawet wiary nie ma. I w sumie mam chyba pomysł, co by można było zrobić, żeby spróbować osiągnąć sukces pod względem właśnie zbierania wiary. Chociaż to będzie trudne, nie ukrywam, bo nie mam już złotych opowieści, one będą, no, będą potrzebne do zrobienia jakichś tam lepszych, całkowicie lepszych, jak to się nazywa, modlitw, ale w sumie ta modlitwa kombinacyjna, wiecie. Tylko że z naciskiem na wiarę, czy tam w sumie złotej jakości ta kombinacyjna właśnie mogłaby być w sumie tym, czego nam potrzeba, jeśli chcemy szybko wiary zbierać. I póki co kamień niech tutaj tak leży, miejsce dla marmuru musimy zostawić. I dobra. Skoro były tam... Nie no, na razie chyba nie ma co się śpieszyć z marmurem. Teraz tak, zobaczymy jak tam jest z dyniami, bo w sumie to jest chyba największy priorytet obecny, te dynie całe. Chyba nie mamy wystarczająco. No jasne, że nie mamy. Więc nie wiem ile tych skrzyń tam będzie, ale ile by nie było, to będą wszystkie, które możemy mieć. I teraz tak. To by jeszcze się przydało szybko załatwić zapach złota na pewno. Potem tutaj właśnie tego inżyniera, co w sumie będzie chyba ostatnią technologią z kowalstwa. Tutaj są mniej istotne, ale w sumie wcześniej czy później też trzeba będzie załatwić. Tego nawet nie wiem, czy będę chciał, ale zrobię, czemu nie. No i w sumie, jak widzicie, w technologiach grobowych jeszcze jest dużo, strasznie dużo, ale... To na koniec i tutaj pełno alchemii jeszcze. Miejmy nadzieję, że uda się wszystko załatwić w miarę sensowny sposób. Póki co się trochę prześpimy i oczywiście potem się nie idziemy zobaczyć, ile skrzyń w tym tygodniu uda nam się sprzedać. I przy okazji odebrać zarobki za ostatnie tygodnie, kiedy tam nawet nie zaglądałem, bo mi się nie chciało. Dobra. I swoją drogą, ile mamy krwi? 8. Czyli jeszcze 2 trupy i powinniśmy móc pierwszą krwawą fontannę zasilić. Specjalnie dla naszego wąsza. Albo moglibyśmy zrobić 8 soków z zombiaka, ale jak mówiłem, nie chcę robić ich na zapas. Dobra. Tylko 2 skrzynie. Nie za dobrze. I ostatnio, jak widzicie, musiałem się posiłkować skrzynią... w sumie jedną skrzynią tymi. Ale dobra, przynajmniej mamy stabilne te 2 skrzynie. Może zrobię później więcej farm, to będzie lepiej, szybciej w ogóle. Obecny moment wystarczy cieszyć się tym, że w ogóle się cokolwiek udaje. Tak więc dobra. Wyłazimy. I lada moment osioł powinien przywieźć trupa. No widzę, że gra mnie słucha i to dosyć dobrze, co jest na pewno na plusik. Zobaczymy jaki to oczywiście trupek. Może będzie na przemiał, może będzie na przechowanie go w cmentarzu. Za dużo czerwonych, żeby się opłacą, prawdopodobnie. Tak więc z niego możemy wyciągnąć wszystko, co po prostu da się wyciągnąć, jest w jakikolwiek sposób nam teraz potrzebne. Nie ryzykując w sumie niczym, chociaż... No byłby nawet dobry na wszystko, ale potrzebujemy tych też czaszek dla wąsza i w ogóle, więc... No wybacz, trupek. Ty prawdopodobnie pójdziesz na przemiał. Chociaż, czy ja wiem? Może warto byłoby go przechować na później. Tylko teraz... Jak działa ten stół? Bo to jest najbardziej dla mnie zastanawiające, jeśli to działa. Także one się nie psują, to możemy go zachować. Jeśli nie, to w sumie nawet jestem skłonny zanieść go na cmentarz póki co. Albo nie wiem. Więc zobaczymy. Dobra. Dajcie chwilę, w sumie wołają mnie. Tak więc cięcie. Powróciłem.
I to zarówno do gry, jak i do bycia tym, który wie wszystko. To trzeba wiedzieć na obecny moment. Tak więc wyobraźcie sobie, że nasz chłodzony stół całkowicie hamuje, no, rozkład. Tak więc trupek sobie tam poczeka. Najlepsze czasy. Póki co właśnie trzeba jeszcze ogarnąć jednego, o czym miejmy nadzieję uda się załatwić wszystko, co trzeba załatwić. Będziemy w posiadaniu właśnie wystarczająco dużej ilości krwi, żeby móc pierwszą krwawą fontannę dla wąsza uruchomić. A proszę, czemu ja tego wcześniej nie zauważyłem, że to jest trochę złota i srebra? Znacznie ułatwiłoby mi to robotę. Ale cóż. A i właśnie kolejna czaszka. Nie pamiętam, ile tam jest potrzebnych, ale jeszcze chyba za mało. Chociaż nie ma co. Sprawdzimy, będzie lepiej tak chyba. Wow. Nieźle. Nie sądziłem, że nam się uda to wszystko tak łatwo przygotować. Też nie będę ukrywał, długo siedziałem i myślałem o tym wszystkim, więc no. O, dobra, możemy kolejną dawkę czaszek. Dawkę, tak. Kolejną, no, stertę czaszków dodać. Wysypującą się ze ściany, więc wiecie, no, nie jest źle. Pomału, ale do przodu. Bierzemy te czaszki. Miejmy nadzieję, że w sumie, póki jeszcze mamy ten bonus do trupów, to wykorzystamy go jak najlepiej. I w sumie tego, którego tam przyrządziliśmy, pozbawiliśmy też czaszki, to jak nic. Albo zrobię na zombiaka, albo pomyślę o czymś innym. W kolumnie albo w ścianie. Ja zacznę od tych w ścianie, bo w sumie w kolumnie później się da. Chcę, żeby to było jak najbardziej symetrycznie zrobione. Widzicie, na pewno to było trzeba 10, no niestety tak. Tak więc na zakończenie wszystkiego chyba po prostu poczekamy na moment, w którym da się... Wiedzisz co? Chciałem powiedzieć na moment, w którym da się ogarnąć wszystko. Wlejemy tam tą krew i zobaczymy, ale zaczynam się obawiać, że ta krew może być chwilowa, więc... Pójdziemy medytować, zdobędziemy krew, pójdę spać. I zobaczymy, czy krew jest na stałe, czy to też jest tak jak kadzidła w kościele, że chwilowo, a potem... No niestety musisz wlewać jeszcze raz. O, trupek. Jest trupek. Tak więc jest dobrze. No. I oczywiście przed następnym odcinkiem postaram się zbierać tyle niebieskich punktów, żebyśmy mogli najprościej w świecie już ogarnąć, ile chcemy po prostu sobie tych wszystkich technologii i w ogóle można nawet opanować wszystkie drzewka. O ile pozwolę na to też inne. Okej, ma 5 naturalnie i tylko 3 czerwone, więc jego to nawet może bym pochował, gdyby się udało. Niestety czaszki mnie zabiorę, bo w sumie... Wow. 7 i 1 czerwone, nie no. Ty na razie idziesz, drogi kolego, tu. Przygotujemy ci porządny ten nagrobek. I jak już będzie miejsce pochówku, to wtedy cię tam zaniesiemy. I jak nic, będziesz miłym dodatkiem do cmentarza. Chciałem w sumie, zasłużyłeś na to, by właśnie zaznać spoczynku wiecznego na naszym pięknym cmentarzu. Dobra. Halo Bob, no kop, grzeczny Bob. O, to idziemy zająć się tobą, mój drogi trupku. Miejmy nadzieję, że to mam te wszystkie porządne cmentarzyska i inne rzeczy, te wszystkie ozdoby. Też w sumie nie ukrywam, przydałoby się pomału już zrezygnować z tych, które używam i zainwestować w właśnie rzeźbioną to ogrodzenie kamienne, bo proszę, tutaj daję 2, tu chociaż 3. Chociaż nie ukrywam, chyba najlepsze byłoby marmurowe. I to nie takie zwykłe, tylko rzeźbione marmurowe. No ale wiecie. Lepszy rycz aniżeli nic. Tak więc nie ma co narzekać jakoś wielce. Dobra, ty kolego idziesz z nami. W sumie jest dobrze. Później jeszcze może go jakoś dopracujemy, nie wiem. Usuniemy mózg czy coś, jeśli okaże się, że to jest jakiś mroczny mózg. Bo niestety ktoś mi już to zaspoilerował ze znajomych, chciałem w sumie zaspoilował. Chociaż wątpię, żeby chciało mi się jeszcze potem go, no, tego trupka wykopywać. Pewnie zostawię go już jak jest, ewentualnie mu cmentarzysko będę ulepszał. Chciałem w sumie jego nagrobek nie cmentarzysko, no ale rozumiecie, o co chodzi. No i jak zwykle, nie jesteśmy w stanie zapewnić nawet wykorzystania pełnego potencjału. Ale dobra, udało się chyba wszystko, co chciałem, żeby...
Dzieje się dziennie, jak nic nie robi. Wyobraźcie sobie, że właśnie przed chwilą mi mikrofon mówił posłuszeństwa. Po prostu się wyłączył i musiałem przez dosłownie chyba 10 minut męczyć się z nim, żeby, no, wrócił do stanu użyteczności. Ale dobra, na szczęście to już koniec epizodu, więc tylko, jak mówiłem, chcę zobaczyć, jak będzie wyglądało, no, wlanie krwi do tej fontanny. Czy będzie to, jak już powtarzam się, wieczne, czy może jednak tylko chwilowe. Jeśli wieczne, to wiecie, mamy o tyle farta, że w sobie udało nam się zrobić dużo dla wąsza. Teraz raczej. Jeśli chwilowe, to zrobimy to w momencie, kiedy już będzie po prostu wszystko przygotowane i w tym oto sposobie będziemy mieli to, co chcemy. I uwaga, uwaga, wylewamy krew. Jest wieczna. Tak więc, dobrze. Wiecie co? Coś mi mówi, że... A nie, tutaj tylko plus 3. To jeszcze te. Zrobimy wszystkie elementy, to będzie już gotowe. Tak więc udało się zrobić sporo. A jeszcze więcej przed nami oczywiście. W kolejnych epizodach Graveyard Keepera. Więc na obecny moment ja wam dziękuję. Bob kładzie się znowu spać, żeby zapisać tą zmianę niewielką. No i oczywiście zobaczymy się w następnym epizodzie. No. W sumie to będzie za 2 dni. Bo wiecie, no teraz już nie mogę go robić codziennie ze względu na to, że trochę czasu jest mniej. A poza tym 3 odcinki na dzień. Nie za bardzo. A wiecie, no bo teraz jeszcze to właśnie cały Overcooked 2 z siostrą, no i Moving Out z siostrą. Ale dobra, to tyle, więc trzymajcie się. Hej.